Warsztaty artystyczne, zawody sportowe, pokazy kulinarne i degustacje wyrobów mleczarskich to tylko część programu Dnia Dziecka z Mlekpolem w Grajewie. Jestem przekonany, że największą wartością każdego społeczeństwa to są właśnie dzieci. To jest to młode pokolenie, które przyszłościowo zastąpi nas na wszystkich stanowiskach. Natomiast Mlekpol przetwarza mleko, produkuje dużo artykułów mleczarskich. Są to produkty najzdrowsze, zawierające wszystkie niezbędne składniki do rozwoju tych młodych organizmów. Jeżeli oni będą więcej konsumowali tych produktów, będą zdrowsi, będziemy mieli mniej kłopotów. Natomiast Dzień Dziecka, każdy chętnie by wrócił do niego. My, dzieci są konsumentami naszych produktów i staramy się zawsze podjąć to wyzwanie, żeby im umilić ten jeden ich dzień międzynarodowy. Niech to będzie ich też święto i w Grajewie. Mleczny Festyn to okazja do propagowania spożycia wyrobów mleczarskich. Myślę, że to jest dobry czas, żeby pokazać, dać spróbować produkty mleczarskie. Wiadomo, że to spożycie mleka w Polsce jeszcze jest nie najwyższe, a wszystkim nam zależy na to, żeby te młodzież jednak na tym białku, na mleku, przecież to od początku zaczynamy to życie od tego mleka, żeby konsumowała i przyzwyczajała się do tego. Mlekpol od lat organizuje Dzień Dziecka dla najmłodszych mieszkańców Grajewa, Kolna i okolicznych miejscowości. Dzisiaj, w ten piękny, słoneczny 1 czerwca, gościmy w Grajewie ponad 2,5 tysięcy dzieciaków z całego powiatu grajewskiego. Jest to czwarta impreza dla dzieci szkół podstawowych. Mlekpol ma w swojej strategii komunikacji CSR wpisane promocję zdrowego stylu życia i aktywności, więc dzisiaj tym dzieciom, które przyjechały do nas z okolicy, zapewniamy przede wszystkim ciekawe atrakcje, jogurty Milko, mleczko Łaciate, jak również pożywną bułkę i lody firmy Koral pod marką Łaciate. W sumie za 3 tygodnie rozpoczną się wakacje, więc mam nadzieję, że w plecakach dzieci nie zabraknie jogurtów Milko, jak też mleczka Łaciatego w różnych smakach. Bez lodówki dzieciaki mogą spokojnie zabrać i to są produkty bezpieczne, mleko Łaciate smakowe, czekoladowe, waniliowe i w innych smakach, jakie dzieciaki sobie życzą. Jeśli chodzi o nowości, wprowadzamy sery, nowe sery twarde do tarcia, ser pod marką Jantar. Jest to ser długo dojrzewający, typu włoskiego, w klinie 200 gramów. Idealny do zapiekanek, do pizzy, do kuchni włoskiej. W tym roku motywem przewodnim był powrót do tradycji. Pięknie z okazji Dnia Dziecka będzie dzisiaj, tematem przewodnim jego jest folklor, także będą różne zabawy i konkursy, do których dzieci mogą brać udział. Na przykład ja będę prowadziła z dziećmi warsztaty taneczne. Będą tańczyć, bawić się, śpiewać ze mną. W miarę możliwości, ile damy radę, tyle zrobimy. Oblężane były stoiska z pokazami kulinarnymi. Tutaj robimy 3 różne desery. Wszystkie są na bazie bitej śmietany. Jeden jest z rabarbarem, drugi jest z truskawkami i z biszkoptami, a trzeci to Eton Mess, czyli bita śmietana z bezami i z truskawkami. A do tego dodajemy świeże zioła, bez cukru. Tam robimy biszkopt z jabłkami, to znaczy karmelizujemy jabłka na patelni, akurat z cukrem tym razem. Zalewamy biszkoptem, gotujemy, a później odwracamy do góry nogami, więc mamy taką tartę tatę, tylko z patelni. Na śniadanie robimy sami twaróg z mleka przy tamtym stanowisku. Gotujemy mleko z cytryną, które się ścina, delikatnie solimy, otrzymujemy w ten sposób twaróg, odciskamy go z gazą na sitku i dodajemy szczypiorek, rzodkiewkę, ogórka i zjadamy z pieczywem. Tu jest deser z rabarbaru, bardzo smaczny, ponieważ można dodać bazylię, co kto lubi po prostu, miętę. Fajnie, że można coś samemu ugotować, bo zawsze to mama w domu tylko coś ugotuje, a tak tu można coś swojego stworzyć. Dzisiaj właśnie zrobiliśmy deser z rabarbarem i posypałem się jeszcze miętą. Ja nigdy nie gotowałam, a to właśnie chodzi o to, że można samemu spróbować i coś ugotować. I ogólnie dobre rzeczy tu wychodzą. Jem deser z rabarbarem, z śmietaną i z miętą. Trzeba najpierw obrać rabarbar, pokroić go w kostkę drobną, potem rabarbar położyć do miski i cukier taki, o, trzeba taki cukier wsypać i on zacznie puszczać sok. Trzeba miętę rwać i potem trzeba śmietanę położyć.
rabarbar, jak już wypuści sok, i mięta. Warsztaty artystyczne to kolejny przebój Dnia Dziecka z Mlekpolem. Zjeżdżalnie i dmuchane zamki to zawsze bardzo dobre miejsce do zabawy.